Gdzie on jest? Miałem tutaj pająka. Halo, halo, zgubi! Kurde, uciek mi pająk! Cześć, to jest jeden z bardziej hardkorowych odcinków na kanale, ponieważ dzisiaj pokażę wam ptacznika olbrzymiego, czyli Las pary chybane, która to występuje w lasach deszczowych Brazylii, a także. Tym oto pojemniku. Urządziłem go już wcześniej, a dostałem pająka od natali. Także jeżeli oglądasz ten materiał, zostaw łapkę w górę, a ja będę wiedział, że moje podziękowania zobaczyłaś i co tyle w tym temacie. Przed pokazaniem pająka chciałem Wam jeszcze pokazać taki oto grawer, i jest to naprawdę coś pięknego, co dostałem od jednego z widzów. Także, jeżeli chcielibyście coś takiego dostać, chętnie zrobię taką zabawę. Wystarczy napisać w komentarzu hashtag ReptileCam, a wtedy możesz zdobyć takie coś, co ja dostałem od jednego z moich widzów. Tak oto urządziłem pojemnik mojemu pająkowi. Jak widzicie, mamy tutaj roślinkę, którą to za chwilę oczywiście wyrzucę. No i oczywiście musicie mi wybaczyć, ponieważ nie mam żadnej pensety, a po prostu taki oto, nie wiem nawet jak to nazwać kikut od balona. <laughs> Więc czymś takim dzisiaj będę sobie radził. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jeżeli chodzi o kameleony, to tego kompletnie, ale to kompletnie nie potrzebuję. Czyli nie potrzebuję tak naprawdę pensety. Wyciągnijmy tego pająka stąd. Może mi się uda. Od razu Wam powiem, że jeśli chodzi o mojego ptasznika olbrzymiego, to jest on naprawdę, naprawdę nerwowy. Dodatkowo się wyczesują, więc mam tutaj niemały problem, żeby go Wam pokazać. Udało się! Udało, moi drodzy. Jest tutaj moja lasiodora parachybana i niestety, ale coś czuję, że ona się wyczesuje, więc można powiedzieć, że jest to wyczesany pająk. Pojemnik nie był w żaden sposób jakoś super urządzany, ale wydaje mi się, że był spoko, lekko zaktualizujemy go, wtedy może będzie. Wyglądał pojemnik mojej lasiodory lepiej. O tym powinni się raczej wypowiedzieć hodowcy pająków, ponieważ ja na nich się kompletnie nie znam. Może się znam, ale nie tak super jak oni, więc ja traktuję to bardziej jako dodatek do kameleonów, taką odskocznię, która to pozwala mi się bawić, bawić i jeszcze raz bawić. No ale jeżeli chodzi o tego pająka, może jakoś super on nie wygląda, ale robi na mnie naprawdę fajne, pozytywne wrażenie. Dorosłe osobniki, samiczki, nawet osiągają do 22 cm ciała wraz z rozstawem tych swoich odnóży. Jest to naprawdę straszny pająk i nie chciałbym tak naprawdę, żeby mi tutaj nigdzie uciekł, ale jak widać się chowa. Także spróbujemy go nakarmić i wtedy zobaczymy, czy faktycznie ten pająk jest taki straszny. Wrzucę mu szarańcze. Mam taką fajną szaranczę. Opsa, wrzuciłem szaranczę i zobaczymy, czy ją zaatakuje. Zaraz się to okaże. Zrobimy także przybliżenie jakieś, gdzie postaram się Wam pokazać z bliska tego pająka. O, mamy! Złapał! Ja osobiście... Polecam go osobom początkującym, mimo tego, że nie jestem jakimś specjalistą do hodowli pająków, ponieważ ich nie hoduję, a raczej tak hobbystycznie nimi się bawię, to mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć, że są dość łatwe. Są to naziemne pająki. No i oczywiście. Wymagania, jakie potrzebują, nie są jakieś trudne do zrealizowania. Oczywiście zdarzają się takie osobniki, które to są nerwowe. Ja akurat takiego mam, ale w większości co wyczytałem i pytałem się znajomych, którzy to posiadają, takiego pająka, powiedzieli mi: Kamil, czego ty się stresujesz? Przecież to nie jest jakiś straszny pająk, a jego jad nie jest jakiś mocny. Jednak, oczywiście te kiełki swoje ma dość spore, dlatego też trzeba uważać, bo może tego jadu dużo dać wam pod skórę i to by było akurat słabe. Ja nakarmiłem tego pająka szarańczą, co mogliście przed chwilą zobaczyć. Trzeba uważać, jeśli chodzi o ten gatunek, to o to, że niestety, ale one lubią się wyczesywać, jak się stresują i to jest właśnie słabe. Ja nie lubię i nie chcę, żeby zaraz była sytuacja taka, w której to niestety będzie mnie. Spędziało coś? Piekło? Nie wiem, cholera o co chodzi, bo nigdy takiego problemu nie miałem. Ale myślę, że każdy początkujący w terrorystyce, jeśli chodzi o pająki, mógłby sobie z takim osobnikiem poradzić. Nie są jakieś trudne. No i temperatura w dzień, którą ja utrzymuję, jest w granicach 27-28 stopni u tego pająka. Z kolei w nocy spada ona nawet do 24, czasami trochę niżej. Im niższa temperatura, tym wolniej pająk się rozwija. Wilgotność mam na poziomie 70%, jednak rzadko co to weryfikuję, sprawdzam dokładnie. Zobaczcie, pająk się teraz skierował w moją stronę. Mam nadzieję, że nie będzie mnie atakował, ponieważ nigdy takiej sytuacji jeszcze face to Fejs z pająkiem. Jeszcze takim pająkiem nie miałem. On zajmuje się wcinaniem na tą chwilę szarańczy, także myślę, że nie muszę się niczego bać. Aczkolwiek, co ty tutaj robisz? Coraz bliżej mnie, coraz bliżej obiektywu. A powiem wam, że to jest naprawdę blisko. Wy tego nie widzicie, ale ja niestety jestem tego świadkiem. Myślałem, że w żaden sposób podczas dzisiejszego odcinka nie będziemy urządzać terrarium, ale jednak trzeba... Ja dalej jestem na siebie bardzo, ale to bardzo zły z racji tego, że niestety nie posiadam, ale to nie posiadam żadnej pensety. Trzeba będzie kiedyś ją w końcu kupić. Dobra, tu jest kryjówka mojego pająka, ale mi się trzęsie ręka. Nie no, żartowałem, to jest długie, ma około 40 cm, więc po prostu końcówka może się trząść lekko. I dodatkowo do tego super urządzonego pojemnika wrzucimy kawałek roślinki, którą to także mam, ale u kameleonów akurat. I uwierzcie mi, że takie urządzenie terrarium dla mojego ptasznika olbrzymiego w zupełności wystarcza. Wilgotność, tak jak mówiłem, 70%. I myślę, że spokojnie możecie żyć ze świadomością tego. Że jeżeli takie warunki, o jakich Wam powiedziałem, robicie, to wystarczą w zupełności Waszemu Pająkowi. No i jak widzicie, nagrałem odcinek o Pająku, więc ci widzowie, którzy chcieli zobaczyć takiego ptasznika na moim kanale, zobaczyli. A ja uciekam do głównego zadania, ponieważ klują mi się kolejne ambilobe bluebary po Non-Boyum. Zaraz Wam pokażę tego osobnika, który to wyszedł. A jest nim, zaraz się okaże co czy samiec, czy samiczka. No, jest to kolejny samczyk, więc muszę pogratulować naszemu neonbojowi takiej świetnej roboty. Tymczasem ja nie przedłużam tego odcinka. Idę zajmować się kameleonami, które się wykluwają. Jeżeli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcjach, ponieważ coraz więcej Was jest na kanale, a ja z tego powodu się bardzo cieszę. Cześć!